Tylko jest strasznie taki duży. I nie wiem, czy on wejdzie nam do... Czy ty jest zdecydowana na niego? No za 200 to ja go nie zrobię. No ja wiem, że nie zrobimy go za 200, bo przecież wiesz, cenowo spoko. No i on jest też taki stabilny bardzo, wiesz. My kupiliśmy regał, także mam nadzieję, że będzie pasował. On kosztuje 200, więc jest ultra tani. Nie chcieliśmy nic droższego, tylko takiego, żeby teraz było do posprzątania. Tu już wszystko przygotowane, mam nadzieję, że wejdzie. Kupiłam jeszcze takie coś. Ośmiornica dla Mikiego. I Krzyś obiecał mi, że zrobi mi haczyki do pokoju małego, żebym nie musiała ich kupować, bo mamy tam jakieś pozostałe deski i coś tam i że zrobi mi pod kątem. Także trzymam go za słowo, mam nadzieję, że się uda i będzie wyglądało pięknie. Od razu go pomaluję tak na kolory, jakie mamy w pokoju, bo wszystkie bejce farby pozostawały, ale on się drze, nie wiem dlaczego. Cały czas się drze. No. I jedziemy do domu składać. A jeszcze najpierw do Tesco. Musimy podskoczyć po parę rzeczy i będziemy działać. Podniesiesz go tam do góry? Ja masz radę. Okej, spędzisz. Bites. Tak będziemy teraz jeździć z moim mężem, żeby było bezpiecznie. Dostałam regałem w łeb. Teraz mogę cię wyspowiadać, kochanie. Chcesz się wyspowiadać? Ciasno dość. Serio? Dużo to waży. Chyba 60 kg albo 70. Krzyś ogarnia łóżeczko, zmienia je na dostawkę do łóżka. Już na odpowiednią wysokość, żeby była przygotowana dla małego. Już tuż, tuż. I jak ci idzie, Miśku? Wyżej? Wszystkie do tego dociągasz? Tak, żeśmy ustalili, że to było za wysoko. Nie, nie pamiętam, które to było. To jest fajne, że można z niego tyle zrobić. No, że wiesz, że nie musisz się zastanawiać, czy kupować teraz tą dostawkę, czy nie, czy lepsze łóżeczko, czy jak to zrobić, a tak to masz wszystko w jednym i dopasujesz do tego, co będziesz potrzebował i co będzie ci najbardziej wygodne, no nie? Na przykład później lepiej będzie nam, nie wiem, zrobić to łóżeczko małe, no nie? No. A to do rysowania taki stoliczek też spoko. Też spoko, takie biureczko, no nie? Krzyś ogarnia, ja idę zapakować obraz w ramkę. Kolejny, bo ten tutaj jednak, ta opcja, jak pokazywałam wam wcześniej, nie zdaje egzaminu, bo nam obrazek gdzieś spełznął pod kątem. Nie działa to tak, jakbym chciała, żeby działało i dlatego kupiłam ramkę w Isku nową i sobie je przerzucę. Też w sumie w tej ramce ten obrazek, który jest, też spoko wygląda. Dalia, a z tobą wszystko jest dobrze? To by nie jest za ciepło? Przecież to by jest za ciepło, dziewczyno. Czemu siedzisz w pełnym słońcu? Czy ledwo żyjesz? Piłaś coś? Ty jesteś przegrzany pies. No właśnie. Miśka. Nie jest ci za ciepło? Wyglądasz, jakby ci zmaltretowało. W pełnym słońcu leżeć. Jeszcze czarny pies, do czarnego bije słońce. Co ona to robi? Co do Alitos? Proszę, żeby nie musiała docinać. No i trzeba go dociąć. W tym, w biurze są nożyczki. Podałbyś mi je? Dziękuję. Musimy oczywiście dociąć, bo obraz jest za duży. Nie wiem czemu tak muszą to zawsze zostawić taki kawał. Nie będę już żałować, bo potem muszę docinać jak głupek. A jak nawet jest trochę więcej wycięte, to nawet tego nie widać, że jest więcej wycięte. A potem tam a nazad. Z drugiej strony lepiej, żeby było za duże, niż jakby mieli za małe wysłać, no nie? No po prostu miarka wokół. Bogatko mi na stópki. Idealnie. Na nasz wymiar. Tak. No, teraz jest idealnie. Czadesko, kochanie. Dorancko. Idę po barbę. Chyba trochę za duże to kupiliśmy. Nie, no jest dobrze. Będzie wygodna. To jest... Ale nie wiem, jak przejść. Ja pierdziu. Ej, nawet złapać nie mogę całej. Zobaczymy reakcję Marty. A widzę wasze miny, że jesteście tacy chyba zadowoleni, czy...? No, nie wiem, bo... Zobacz. Co za mina? Co jest nie tak? Za duża? Za duża. Wiedziałam, że pewnie za albo my, albo totalnie za małą, albo totalnie za dużą. Ale jest strasznie ciekawa. O, zaraz się glebnę. Za duża jest. Coś
uważacie, że trochę żeśmy przegli? Myślisz, że ona się skurczy? Ja myślę, że ją rozpakujemy, trochę się skurczy, no. Bo na razie to jest trochę za duża. Ona nie wyglądała taka duża, przecież... Ale przecież mierzyliście ją. No, 3 metry ma. No. Niemożliwe, że to jest 3 metry. To jest co najmniej 4. Jak ci się podoba? Jestem przerażona. Ty nie? A czym? Mało tego, że jest ciemna, to jeszcze jest wielka. To będzie już w ogóle wyglądała, jakby nie było salonu w ogóle. Wnosi ją przez drzwi, czy przez okno? Jest ogromna. Na razie to ja jestem przerażona. Jestem przerażona wielkością. Zgłosimy się za chwilę, gdy to poskładamy i okaże się, że jest o połowę mniejsza. Albo w trakcie, że chcemy zwrócić. Jest olbrzymia, to jest kolos. Ten element jest taki jak tamto, mi się wydaje. Ale mierzyliśmy ją. Ja nie wiem. Nie wiem, czy to wymiary są... No, jeszcze nic nie mówię, nie? Bo może ja to nadaje na siebie. Byliśmy przecież w sklepie i nawet tam miałem metrówkę, bo mówiłem, że nie wierzę, że ona taka jest olbrzymia, a ma tylko tyle, no nie? Wielka, chłopaki. Ona jest o wiele, to siedzisko ma zdecydowanie większe. Jeśli na tym w trójkę położymy... Usiądź. Tam już byłaby siedziała. To jest to spoko, że jest pod rękę. Ona jest taka bardzo amerykańska. Dzięki. Chyba zostaniesz jeszcze kolejny tydzień. Spadnie w podróżki. No jest troszkę... Nie trzeba będzie taka sama jak ta. Taka sama, tylko chyba głębsza. Wracamy do szarości w salonie. No. Wszystko. Makabryczna ilość woli. Ona jest na rzepach? Albo rzep. 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 Tylko trzeba to ściągnąć. No spoko. A, żeby się trzymały, dobra. No. No, młody, jaka reakcja twoja jest? Super, fajnie, ale jest ogromna. Jest ogromna, no. Jest przejebanie duża. No. Ale to też gra ci to. To trzeba wziąć pod uwagę. Te poduszki są takie mega wysokie, no nie? Mhm. Ogromna. Ogromna. O, fajnie z tymi kółeczkami tutaj tak nad tym. Jezus. My powinniśmy mieć dom 500 metrów kwadratowych na rzeczy, które my byśmy chcieli w nim mieć. Taka jest Może prawda. Możemy ją wycofać jeszcze, bo tamta była bardziej wycofana niż ta. O! No jest tutaj wygodnie. Nie zaprzeczę. Nie zaprzeczę. Jest tutaj bardzo wygodnie. Jesteś... jeszcze by tam druga Marta weszła do końca. W końcu jestem malutka, a nie, że zajmę całą rogówkę. Nawet ja w ciąży. Ale jest twardsza niż wagacie. Zdecydowanie. Jest twardsza. Leżymy razem. Leżymy razem. Popatrzcie się i tu. Ja. Szans. Jest zarąbista. Czy nie? Możemy ją tylko wycofać, jak coś trochę do tyłu, bo może jest trochę za blisko telewizora. A poza tym to jest mega zajebista. Ale co jak co, za to zapakowanie szanuję IKEA. Za to, że oni wszystko pakują w papier i nie ma tej folii. A tu jest taka ilość folii, że jest masakra. Zabieramy się za Higa. Wczoraj kupiliśmy, dzisiaj będą chłopaki go składać i będziemy tutaj układać dokumenty, żeby zrobić tutaj taki porządek. W końcu będzie miejsce na takie rzeczy oprócz tych gadżetów i rzeczy do testowania. Tylko takie stricte dokumentowe, biurowe. Może być tam ładnie poukładane, bo regał jest otwarty, nie ma żadnych szuflad, półek nie ma, więc będzie musiało być tam ładnie, bardzo ładnie poukładane wszystko. No dobrze, no. Okej. Dobra. Krzysiu to już zaczął otwierać. Strasznie dużo części. Ta banka jest porysowana.
to jest porysowana? Ta ramka, chyba że Asia nie ściągnęła w nich. Teraz tak widzę, folii, no. Zobacz Krzyś, widzisz to? Tu? To jakby folia na niej. Dzieciaczku mój. Krzyś ogarnął obraz, będziemy go na ścianę od razu go powiesimy. Tutaj sobie damy go w biurze. Będzie fajnie. Drugi Krzyś robi półkę, ja jestem nawigatorem. Także ciąży na daną odpowiedzialność. Jesteś najważniejszym ogniem. A nie. Czujecie już jedzenie? Tak. Można by rzec, że nabiera kształtu. Miejsce na regał przyda. Mam nadzieję, że tam wejdzie ten regał. Gdzie? A to czym ją wymierzyłeś? Mierzyłaś to przecież? Mierzyłaś to? Nie wiem, czy ten regał mierzyłam. Jakiś na pewno mierzyłam, ale nie wiem, czy to był ten. A co z metrówką, kochanie? No, wiem. Sweet day, taking all my blues away, taking all my troubles, toss them out into the rain.